milczałem. Zbyt długo siedziałem w ciszy. Nie wiem, czy mnie znasz. Nie wiem, co o mnie wiesz. To jest nieistotne. Kiedyś, gdy chciałem coś zmienić, szukałem terminów, dat, odpowiedniego czasu. Nie ma odpowiedniego czasu. Nie ma jutro, nie ma niedługo, nie ma zaraz. Jest dzisiaj i teraz. Posłuchaj. Dzisiaj i teraz. Wiele razy planowałem życie i właśnie życie zmieniało te plany. Pisało je po prostu po swojemu. Na wiele wydarzeń nie miałem wpływu, nie miałem wpływu na to, co przyniesie los. Czasem traciłem chęć i wiarę. Jest taka cienka granica, by po prostu wszystko zostawić. Ale co dalej? Powtarzam jeszcze raz. Jest tylko dzisiaj i teraz. Dzisiaj i teraz. Pisałem jakiś plan dla siebie. Stawałem na nogi i znowu potknięcie i znowu problem. Wiele czasu zajęło mi zrozumienie, co jest nie tak. Oglądałem się wstecz i patrzyłem do przodu. To błąd. Błędem też było oglądanie się na innych, słuchanie opinii. Jeszcze nie teraz. Błąd. Odkładanie wszystkiego. Rezygnowanie. Błąd. Szukanie wytłumaczeń. Błąd. Nie dam rady. Błąd. Nie mam czasu. Błąd. Tak wygodnie się żyje nadzieją, że jutro. Ale możesz być pewien, że nie ma jutra. Jutro nie istnieje. Powtarzam ostatni raz. Jest tylko dzisiaj i teraz. Żyję, by być gotowy dzisiaj. Nie jutro, dzisiaj. Pracuję dzisiaj. Mam problemy, które rozwiążę dzisiaj. Mój dzień jest dzisiaj. Zmieniam się dzisiaj. Nie chcę, żeby to był film motywacyjny, bo motywacja mija. Chcę, żeby to był impuls do działania. Zrób to teraz. Pewnie, że gdy to oglądasz, ja nie siedzę bezczynnie. Wbij to sobie do głowy. Vorenus Javor.